Ho, ho, ho! Siema wszystkim, to Kamruz, moi drodzy. Dziś jest magiczna noc, bądź wieczór, w zależności od której oglądacie. Noc wigilijna, jutro dzień Bożego Narodzenia, mimo że Jezus się nie urodził tego dnia, ale to zostawiamy historykom. Kolejnego dnia, kolejny dzień Bożego Narodzenia, bo tak mamy. Ogólnie, moi drodzy, chciałbym wam podziękować podziękować za ten cały rok wspólnie spędzony, za wspólną zabawę na YouTubie i na Twitchu, za to, że musieliście znosić wszystkie moje wybryki, opierdzielanie się i wszystko, co odwalałem. No i ogólnie, dziękuję wam wszystkim za ten świetnie spędzony czas. Mam nadzieję, że wy go też dobrze spędziliście. Mam nadzieję, że wszystkie wasze życzenia noworoczne zostaną spełnione i mam nadzieję, że, moi drodzy, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy od tego. Noc wigilijna to jest noc, którą się według mnie powinno spędzić razem z rodziną, więc ja właśnie będę... Właśnie się zbieram do wspólnego... Nie obiadu, kolacji. Można powiedzieć kolacji. Nie jadłem obiadu, jestem głodny. Będę się zwijał, więc nie będę się za bardzo rozgadywał. No co mogę zresztą powiedzieć? Wszystkiego najlepszego, dziękuję, że byliście, hello. Wiem, co mogę powiedzieć, moi drodzy. Może życzenia noworoczne, co nie? To może w moim przypadku... Mam dwa. Chyba, że mi się jakaś przyjdzie do głowy. Pierwszym życzeniem noworocznym, obietnicą, będzie to, że wbiję w przyszłym roku 100 tysięcy subów. Będę się starał, będziemy napierdzielać, postaram się rozwinąć jak najbardziej. Zrobimy to, wierzę w to, uda nam się. A drugą rzeczą jest ogarnięcie jakiegoś programu graficznego. Żeby skończyć podpierdzielać jakieś obrazki z neta i robić faktyczne miniaturki. Niech będzie jeszcze trzeci. Zdecydowanie więcej livestreamów, moi drodzy. W przyszłym roku chcę się bardzo, bardzo, bardzo mocno skupić na moim kanale, ale przede wszystkim na was. Przede wszystkim na was, żeby, no nie wiem, żeby forma mojego hobby, mojej, no nie wiem, zabawy w postaci nagrywania również przełożyła się na moje utrzymanie. Okej, teraz daję radę, ale to nie jest jeszcze to, okej? Nie jest jeszcze to... Czego pragnę mieć, co nie? Chcę mieć pracę idealną, chcę, żeby YouTube się stał moją pracą, ale żeby nie odczuwać tego jako pracy, odczuwać tego cały czas jako zabawę, mieć dogodny środek utrzymania, taki, żeby mi starczyło też na przyjemności. Zawsze marzyłem o pracy, która będzie tym, czym zawsze chciałem, czyli siedzeniem przed kompem, graniem w gry i dobrą zabawą. Będę do tego dążyć, mam nadzieję, że się uda. A odnośnie was, moi drodzy, odnośnie was, w nowym roku, w styczniu, w sumie nie pamiętam której daty, sprawdzę w międzyczasie, odbyła się Meetit we Wrocławiu, za 29 dni, to możecie sobie liczyć, z tego z na stronie głównej, za 29 dni, 23 stycznia, odbywa się Meetit, na którym będzie wielu youtuberów, w tym mam zamiar się wybrać, na ostatnim Meeticie mnie nie było, Tym razem mam zamiar się wybrać, więc moi drodzy, jeżeli chcecie spotkać się z innymi youtuberami, no i przede wszystkim ze mną, macie niesamowitą okazję. Ja tam będę, będziemy mogli się poznać lepiej, będziemy mogli ze sobą pogadać, ewentualnie wypaść na piwko, jeżeli będzie jakaś okazja. Oczywiście tylko pełnoletnie osoby. Więc serdecznie was zapraszam na te wydarzenia, ten event. Co do właśnie nocy wigilijnej i Bożego Narodzenia, odcinki na moim kanale będą. Zdążyłem nagrać parę odcinków, żebyście nie czuli się samotni. Dzisiejszego dnia pojawią się dwa odcinki. Isaaca, jeden z Hearthstone'a. Należycie ten filmik, który wrzuciłem, więc powiedzmy trzy filmiki. Również nagrałem dwa odcinki, znów Isaaca i znowu Hearthstone'a, które pojawią się jutrzejszego dnia. Jeżeli jutro znajdę czas na nagrywanie, może będzie tych odcinków, ale na pewno macie zagwarantowane dwa odcinki jutrzejszego dnia, więc nie obawiajcie się, przerwy nie będzie. W streamy wątpię, tak szczerze, w streamy wątpię, jeśli chodzi o mój kanał, w streamy wątpię, raczej się nie pojawią. Raczej jednak ten czas chciałbym spędzić z rodziną. Pewnie będę siadał przy kompie, no bo cały dzień z rodziną nie wytrzymam. Ogólnie u mnie Boże Narodzenie jest takie, że rodzina wbija na cały dzień, więc raczej cały dzień nie wytrzymam z rodzinką, ale raczej streamy będą dopiero po świętach. Więc, no, co mogę powiedzieć? Muzyczka się kończy, pora kończyć filmik. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za cały rok spędzony. Wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy z rodziną i przede wszystkim dobrych prezentów pod choinką. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Pa, pa.